Cześć kochani, witajcie w kolejnej gamingowej odsłonie na moim kanale. Czas najwyższy po raz kolejny odwiedzić świat Robloxa i kolejną platformówkę Obby, chyba najdłuższą w historii, jaką kiedykolwiek znalazłam. Troszkę oczywiście o niej poczytałam, więc mam nadzieję, że Wy też doskonale wiecie, co to jest i z czym to się je. Ja jestem, powiem szczerze, przerażona, bo rozpoczynając ten bieg widzę, że ktoś jest na 600 etapie, ponad 600 i chyba jeszcze to nie koniec, bo cały czas mu się te levele nabijają. I tak naprawdę ja widzę to po tym, jak przeszłam już na przykład do kolejnego etapu, bo mam zaliczoną kolejną stację, jeśli mogę to tak nazwać, i mam dopiero 0,4% przejścia całego tego świata. Słuchajcie, widać, że on jest mega dopracowany, że ktoś naprawdę mega na nim się skupił i ktoś naprawdę wie doskonale, co robi, i dopracowane są te przeszkody naprawdę maksymalnie. Z tych wszystkich platformówek Obby wydaje mi się, że ta jest najlepsza. Już na samym początku mogę to stwierdzić. Mimo tego, że zakochałam się w świecie Wednesday i Enid w momencie, kiedy to przechodziłam, to tak naprawdę tutaj widzę, że te przeszkody są naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Słuchajcie, ja oczywiście bardzo bym chciała przejść cały ten świat, ale ja kompletnie nie mam pojęcia, ile mi to zajmie i czy będziecie chcieli mi w tym przedsięwzięciu towarzyszyć. Także czekam na Wasze komentarze. Jeśli chcecie zobaczyć maraton właśnie z tą platformówką, no to tak naprawdę czekam na Wasze wieści, bo ja powiem szczerze, że wkręciłam się w te platformówki, więc niezależnie od tego, jaką one mają tematy, bardzo chętnie je odwiedzę. Co prawda tematycznie do Wednesday fajnie to wyglądało, że graficznie było to tak stworzone właśnie pod jej świat, mroczny świat. Znowuż świat Enid był bardziej kolorowy. No tutaj zdecydowanie jest to neutralna plansza, ale powiem Wam szczerze, że jest tak dopracowana, że jestem pełna podziwu. Widzę też, że poziom trudności wydaje się większy aniżeli w poprzednich platformówkach, więc no niestety, ale łatwo przejść tego nie będzie. Mimo wszystko ja próbuję, także zaraz zobaczycie moje zmagania, a ja oczywiście za chwileczkę do Was wracam. Miłej zabawy, słuchajcie, miłego grania, miłego oglądania i mam nadzieję, że jesteście razem ze mną.
co tutaj się dzieje, kochani? To dopiero etap 36 i 5,9% przejścia tej planszy. Ja totalnie, słuchajcie, wysiadam, nie mam zielonego pojęcia, ile mi to zajmie i czy w ogóle chcecie oglądać moje zmagania właśnie w tej platformówce. No ja czuję taki mega challenge, mega zadanie dla mnie, żeby się nie poddawać i żeby tą platformówkę przejść, mimo tego, że ona naprawdę poziom trudności ma wyższy, aniżeli te, które do tej pory miałam okazję poznać. To się po prostu wkręciłam i liczę, że Wy też się wkręciliście w oglądanie, no i że chcecie zobaczyć, jak dalej sobie radzę. Tak jak już mówiłam wcześniej, na początku tego filmu chciałabym, abyście w komentarzu napisali mi właśnie swoje spostrzeżenia. Może macie jakieś pomysły, w jaki sposób chcielibyście, abym Wam to wszystko przedstawiała. Ja oczywiście czytam Wasze wszystkie komentarze i bardzo, bardzo liczę na Wasze sugestie, jednocześnie wkręcając się, słuchajcie, w grę maksymalnie. Także cieszę się, że w jakimś stopniu wróciłam do Robloxa, bo przynosi mi on naprawdę wiele, wiele, wiele frajdy. Myślę, że jeśli ktoś gra, to też doskonale wie, o czym ja mówię, bo to tak wciąga, słuchajcie, to jest taki zjadacz czasu, jednocześnie mega się człowiek wkurza, tak jak ja teraz właśnie, na przykład nie mogąc przejść jakiegoś etapu, ale jednocześnie, słuchajcie, mimo wszystko siła woli jest większa, siła przejścia, chęci przejścia całej tej mapy, ale ona jest przerażająco długa. Słuchajcie, ja nadal nie mogę wyjść z podziwu, że widzę tam takie wartości i to się po prostu nie kończy. Słuchajcie, nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was na jutro, bo ja będę grać dalej, ja się nie poddaję, więc jeśli chcecie to dalej oglądać, to zostańcie razem ze mną.